Myślę, że wbijemy najpierw na serwer. Gra wieloosobowa. No bitwa o teren, no bo bitwa o teren to jest moim zdaniem... Bitwa o teren to jest najlepsza, najlepszy rodzaj gry. Siema Marek. Oj, trochę jestem śpiący, powiem wam. Nie wiem, wczoraj taka arena była, arena mocarza. Jestem ciekaw, czy jest tu ktoś, kto wczoraj widział do końca arenę, nie? I wie, jaki był wynik. To by oznaczało, że spał jakieś 4 godziny. No, może nawet 5. Dobra, jesteśmy... No, wezmę tą różę, zobaczę, jak ją znerfili, nie? Co, ja sam jestem na tym... A nie, nie jestem sam, gdzieś są wszyscy. Tak nie do końca jej życie obniżyli. Powiedzmy sobie szczerze. Koza jakaś mocna się zrobiła. Nie? No dobra, ale coś tam jej obniżyli, coś tam jej obniżyli. Na pewno dobre jest to, że ona miała coś takiego, że jak strzelała, to te strzały tak trafiały właśnie, jakby samo naprowadzanie czy coś. To było jakieś lewe. No nie wiem. No może obrażeń jakichś niesamowitych nie robi, nie? O. Co, ja się sam złapałem w to? To się tak da? Dziwna ta gra. No dobra, zmienimy postać, zmienimy postać. Mamy jeszcze cytryna, agenta cytryna, no i tego tutaj, kukurydza, nie? Nie, jednak wolę klasycznego piszutera, kurde. To jest mój wybór. Mój wybór to jest klasyczny piszuter. Pospolity. Patrzcie na to. Strasznie ładnie ta gra wygląda. Ja niektórzy tak sobie pewnie patrzą, mówią, Boże, co on gra z rana? Co to za roślinki versus zombiaki, najlepsza gra na świecie? A ja po prostu grałem w taką najlepszą grę, bo uważam, że jest spoko. Niestety mnie zabił. A żeśmy już prawie przejęli. Jest. Nie, czekajcie, to przejęte czy nie? Toksyczny piszuter. No, powiem wam tak. Toksyczny piszuter to jest też coś, co ja tutaj szanuję bardzo. On ma dobrego splesza, dobre obrażenia. Zabili. Ale rzuciłem fasolę. Wybuchnie? Dobra, wybuchła. Uuu, ale zabiłem. Zemsta z zagrobu.
widzę ten ogródek. Gdyby ktoś nie wiedział, o co chodzi, my musimy ogródki przejmować. No zawsze tak było i tak, takie są zasady, nie? Plan konstrukcyjny. Ty, czemu jak on do mnie strzela, to ja nie mogłem jedynki wyrzucić? Czemu fasolka ze mnie nie wypadła? No, warta. Dobrze, no tak jest. No, toksyczny piszuter jest toksyczny, trzeba uważać na niego. Jak będziecie kiedyś, nie wiem, walczyć przeciwko roślinom, to pamiętajcie, toksyczny piszuter, trzeba uważać na niego, bo to jest mocarz. Nie wiem, czy ci gracze wiedzą, ale ta gra polega na tym, że się na ten punkt wchodzi i go przejmuje, a nie. Ale mnie rozwalił. No, niestety. Kurde, mocny jestem. Super. Super zombiak. A ty ile masz mocy? Ale jakiej mocy? Chciałem kompa za fortunę. Wiecie co? Ja ostatnio sprawdziłem, że moja karta graficzna jest droższa teraz niż jak ja ją kupiłem. Przecież ja ją kupowałem rok temu. Co się stało? Już nie wydałem nowych kart graficznych? Czy what the fuck? Kiedyś jak rok minął, to były dwa razy lepsze karty graficzne. Znerfili obrażenie? Kurde, jaki skrzat. Dobra. Co tu się do mnie tak odzywa? Na czym to? No halo. Jestem stary. A to ty, Boże, to u ciebie taki dźwięk jest jak z tego? Ja troluję, stary. Weź, bo ja już alt-tabowałem, już szukałem co mi ten... Już jestem, ściągam patrzę, minutę do końca. Stary, 5 mega na sekundę leci. Uwagi, patrzę. Ty, naprawdę? O stary, rzuciłem fasolem i ją odstrzelili mi ją do tyłu. Da się tak? Chyba się da w takim razie. Ale z broni zwykłej, czy jakieś działko przeciwfasolowe? Czy co to było? Teraz jest to traktowane jako przeszkoda, jako tekstura. Wiesz, obiekt może go odstrzelić. Masakra. No co tam, brodaty? A nic, odbywając trochę postaci w tym planie Monsters & Zombies, parę różyczek, parę kaktusów, parę piratów. Ale dawno nie grałem. A ty to w ogóle stary niezniszczalny jesteś, proszę spać o 11, wstaję o 10, a ty dalej streamujesz. Wiesz co, no bo żeśmy kurde wczoraj zasiedzieli się przy grach na komputer, no co zrobisz? Kurde, jakimś tyranozaurem lata. Młody. Czy to jest 24 godziny live, nie? Stary, trzeba było nagrać sobie kiedyś jakiegoś live'a sprzed paru dni, odpalić go w nocy. Ja bym mógł powiedzieć, że to jest 24 godziny. Ile osób by się skapnęło? No w sumie 1200 osób było, jak żeśmy kończyli. 1000 osób. A to była 5 rano prawie, 4:30. Zawsze się mogłeś tłumaczyć, że ci, nie wiem, czat nie działa, albo co. Mati przyszedł na rąbany i w arenie pomagał. Cały Mati. Nocny. Nocny żłopak. Nocny Mati. Kurde. Rozwali mnie ziomu. Czy możesz dołączyć, Krynio? No dołączaj, no co ja ci zabronię. Krynio się chwalił, że ma 400 level. Nie wiem, czy to jest możliwe w ogóle. Jest taki? Chyba tak. Dobra, jest to logika. Ale wiesz co, słyszałem, że po tym patchu ilość osób grających troszeczkami spadła w prawie do zera.
zabili mnie. Ale fasola poszła. Małe przejęcie też. Co ja wczoraj rzuciłem na tej arenie, to chłopaki po prostu razem ze mną dostali wylewu, a cały czat dostał raka, wiesz? Ja nie grałem przed stroną, nie wiem. Nie wiesz, to trzeba zobaczyć po prostu, co się tam działo, nie? Jakoś wiesz, wciągałem inne te garczanki. Coś jest nie tak z tym fasolą, ktoś ją odpycha do tyłu. Wiesz, jest, no, ale... ten, jest inżynier stary, jest inżynier, który ma takie działko. Znaczy działko broń, nie? Która nie zadaje dużego damage'a, tylko ona odpycha wszystko. No to chyba fasolę też mi odpycha, on tam siedzi na tym tym i chyba odpycha mi fasolę. No, on wszystko co jest, wiesz, jako broń taka do rzucania odpycha, ale sam nie zadaje żadnego damage'a prawie. Kulka tu jechała, to moja czy która, czy ja? Dobra, dobijam. O kurde, poziom czwarty jakiś. Grube kile tutaj zrobiłem, wiesz? 13 kili. Co chciałem powiedzieć? Powiedz mi, co jest z tymi kartami graficznymi? Czemu są droższe niż ten? Niż jak ja kupowałem rok temu? Kiedy ja tą 970 kupowałem? No przecież ona z 1000, no może 1500 kosztowała, ale teraz też kosztuje 1500. No wiesz co, jak kupowałem 3 lata temu chyba 770, to ona kosztowała 1300 czy 1400. Znaczy to był model 4 giga, tak? I teraz kosztuje 1200 czy 1300, no to tyle co nic. Czekaj, nie rozumiem. Co ile kosztowało, a ile kosztuje? 770 kupowałem za 1300 czy 1400 i teraz mniej więcej tyle samo kosztuje. No to jak to jest możliwe, kurde, co oni porąbało ich? Ludzie, wy nie pamiętacie tych czasów, mówię, co było tak, że był na przykład procesor był 400 MHz, a za rok był 800 MHz, rozumiecie? Tak jakbyście teraz mieli procesor 3 giga albo 4 i nagle za rok macie 8 GHz, nie? Jest w tej samej cenie, a tamten już nic nie jest wart. Po prostu już śmieć możecie wyjść. Nie, żartuję, no śmieciem nie był, ale już był, bardzo mało był warto później. No. Stary, pamiętam kiedy była ta... Blood Rain wychodził. Blood Rain to była jedna z pierwszych gier, które kupiłem tak perfidnie, wiesz, idąc do sklepu za swoje, nie? I kupując pudełku. Stary, patrzę na pudełko, tam wymagania 1 GHz procesor. Jak się wtedy wkurzyłem, że nie mam takiego. O Jezu, co to było? Stary, jak dostałem tego, na urodziny dostałem Settlersów wtedy dwójkę, nie? Pudełkową, fajnego boksa dostałem. To przecież ja nie wiedziałem, co z życiem robić. Grałem tylko w te Settlersy. Nigdy ich nie przeszedłem. Zawsze dochodziłem do 9 planszy chyba i tam mi się... Kończyły mi się zasoby, a nie umiałem pokonać przeciwnika, wiesz, bo tam się dało wykopać wszystko. Nie? Ale fasola poszła, ale będzie. Co z tą fasolą? Czemu nie wybuchła? Nie, słabe to było. Stary, ja grałem, chyba z 3 podejścia miałem do Settlersów. To było to. No, pamiętam tą pierwszą misję w tutorialu tam w Settlersach dwójce, co trzeba było wszystko krok po kroku robić jak każe gra. I ja w pewnym momencie też się zaciąłem, nie wiedziałem co zrobić. Ale gdzie w czym? W Settlersach dwójce. Tak, tam była jakaś taka. No, początek był, że tam rozbijałeś się po statkiem, czy coś tam, trzeba było zbudować pierwszy ten. Tam to wojsko zawsze słabo działo, nigdy nie chciało iść atakować tam, gdzie ten, wiesz, gdzie ja ukazałem. No i co? Nie mam je tu na liście. No przecież ja najwięcej killi zrobiłem, what the fuck. A nie, 14 mam, no dobra. Sklep z naklejkami. Ile mamy tysięcy? 135, coś by można było kupić. No na razie nie. Dobra, wbijam. Przynajmniej iść poczytać, co mi widzowie na YouTubie napisali, który ten... Który... Który pakiet mam kupować, a w sumie to oni tam nie wiedzą, bo niby tylko ten za 75 kupowali z postaciami. Czy tu są ulepszenia do broni, tak jak w jedynce Garden Warfare? Też są. No, no to się dostajesz je za poziomy postaci. A, za poziomy, dobrze, no to jednak trochę inaczej. Ta gra jest taka ładna, wy sobie nie wyobrażacie nawet.
Znaczy w sumie to sobie możecie, nie musicie wyobrazić, bo widzicie. Nie. Ja stary kupiłem kartę graficzną jakiś czas temu nową i wywala mi DDW na tej karcie. I mi smutno. Wiesz co, kiedy te tysiączki wychodzą, orientujesz się coś? W maju chyba. Na maj są zapowiedziane. Tak, chyba. To ja nie przed majem nic nie kupuję. Będzie się trzeba zaopatrzyć, no nie ma wyjścia. Ty jesteś w zombiakach czy w rocznikach? Wiesz co, w zombiakach jestem, biorę tego, biorę skrzata. Co robił ten granat z krzata? Ja z krzata? On chyba wyrzucał w powietrze dopiero. Otrzymywał w powietrzu. My atakujemy, tak? Tak. Ale pojechałem. 4 kilo już mam. Co wychodzi w maju? No chyba te, no karty graficzne mają już nowe wychodzić, nie? Tysiączki. 1080p może. Nie, od nie no wiecie co, ceny teraz wzrosły, bo dolar wzrósł, nie? To ma bardzo duże znaczenie. Kurde, chciałem podnieść, mi tu zabili. A ja w sumie tych skrzatów nie lubię małych. No niech się zastanówmy, co jeszcze byśmy... Skrzatów nie lubię, może tego polubię, może tego siłacza polubię. Kurde, ale walą, ostro. Same cytryniaki. Ja mam w ogóle pana z dzisiaj, stary, taką postać. Ale on ma kamehameha jakiegoś takiego mocnego, za 40 uderzył. Jak tym strzeliłem. Pan Maślanka. Idę nim. Chyba, że się nim nie da sprintować jakoś, to kurde. Czasem tymi postaciami podbiec do przeciwnika to jest największy problem, nie? Jeden życia, stary, jeden życia. Jestem ciekaw, jakie będą miały parametry te 1080p. No kurde, chciałem rzucić ten... Wiesz co? Nie wiem, ale coś tak robią, że to kurde, już teraz to już chyba, wiesz... Kiedyś to było tak, że chcieli mieć jak najszybszy, wiesz... No chyba, że jest jakaś, nie wiem, no, może jakaś ściana jest... Nie mogą lepszych kart robić, nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi. Kiedyś to była różnica, teraz. Co mamy bronić? Aha, bo my się bronimy, no ta przecież. Dobra, probiłem cytryniaki. To działko zostało. Same cytryniaki, stary, za 4. Ale mnie wlecą, pojechał. Mecha walnąłem. Pan kukuryc. A pan jest dzisiaj słaby. O fuck. Jak mnie tak szybko zabili? Nie miałem już życia? Kurde. Że to nie tanieją karty, tylko zostają zastąpione? Aha, może tak teraz robią, no to jest jakaś myśl. Jest to kurde logiczne z punktu widzenia finansowo-komercyjnego. Ten operator dźwigu, inżynier ma właśnie te działki takie trwające. Stary ma na plecach tego boomboxa.
Pamiętasz boomboxy z lat 90. Mhm. Ale go zabiłem. Ach, drugi poziom. Tyle. Boże, jaki cyborg straszny. No powiem ci, że on niezły jest ten, kurde, ten super bohater taki. Wiesz? Zombiak super bohater. Fajne strzały ma tam, bo te super bohaterowie mają jeszcze pod prawym klawiszem broń. Tata, to jest niezły. Ja, nie jest taka złata, bo za 5 bije i to takim ciągłym, nie? No jeden koleś przejmuje całkiem. A to my, kurde boże, czemu ja strzelam przy ziomu do ilości nie strzelać? O fuck, ilu mi z czterech się na mnie rzuciło. Czy twoja postać krzyczy? Trochę tak krzyczy. No, ale teraz bym karty nie kupował graficznej w tym momencie. No, te tysiączki zaraz wyjdą. Ja w ogóle, wiesz, lata ten słonecznik. Kurde, zamroził mnie. Kurde, mrożą mnie. Już są na punkcie. No już tam lecę. Nie, róże już nie są OP, róże miały nerfa. Już w ogóle róż nie ma teraz w tej grze. Teraz gram, nie ma żadnej róży prawie. No wiesz co, przydałaby się. Nie da się ukryć. Ale rzeź na tym punkcie. Już co, no trzeba go bronić, bo tu już jest sytuacja dramatyczna, nie? Podnoszę cię. Mhm, ale uważaj, uważaj. To się strzał. Dobra. Dobra, ktoś dostał czapę. Tu cały czas lata ten, kukurydz. To nie kukurydz, tylko cytryk. Kurde. Bije tu kukurydza, wiesz? Kukurydz ninja. Poleciał chyba. Kosmos. Ten pasek się nie cofa i to powoduje, że bardzo trudno te punkty obronić, nie? Mhm. Dobra, lecę do przodu. Kurde. Dobry on jest z tą tarczą. Z prawej strony jest ich sporo. Ja to zawsze tak mówię, kupuję kartę za 1500. To jest karta, która zazwyczaj starcza na 2-3 lata. Z prawej strony 3 kukurydziaki są. No chyba to przejmą, bo dwie kule właśnie wpadły na punkt. A co ja dziś czytałem, że Intel z AMD coś ma zamiar. To ciekawe, jak Intel zawsze z Nvidią. Pracował. Mi się wydawało przynajmniej, bo oni chyba... Może na dwa fronty będą. Coś mi z boku strzela. Tak nie jest skąd. No kurde, pociągnął mi ich do góry, no nie wierzę. Ja
Zabiłem tu jakieś leczenie też na punkcie. Może zdążę, bo mi cały czas coś strzela. Dobra, zdążyłem. Ty ktoś gra różą w końcu. Co 12 sekund to ja idę na punkt już bronić. No ja stałem działko na punkcie. Wszyscy powinni już na punkcie w ogóle stanąć, nie? Dobra, robimy tego. Leci kukurydza, dobra, daliśmy radę, stary. Jest, kurde. No i to jest robota, nie? I to się teraz to jest dobrze. Bez tej, tej. Tak powinno być, tak mocarze to robią. No i 14 tysięcy punktów i to się szanuje, to się gra. Ja sobie postać otworzę, wiesz? Jestem tu gdzieś, no niczym się nie wykazałem. Za starzy już jesteśmy, stary. Postać za 75 tysięcy? Nie idzie mi źle, wiesz? No, trzy postacie odblokowane raz. Szczerze powiedziawszy, wiecie, niby te komputery się... Nie wiem, no... Ten, na przykład ten komputer od Roka, to jest taka maszyna, ale to tyle kosztuje, jakby wiecie, że to idzie do przodu, tak są te nowe, te procesory, wiecie, 8 rdzeni, coś tam, czy dyski, wiecie, SSD jakieś super szybkie, ale to jest tak drogie wszystko. Kiedyś to było tak, że komputery były szybsze, ale ciągle miały jakby taką, wiecie, stałą cenę jakąś, nie? Kupowałeś komputer za, nie wiem, tam 3000 zł i był tam w miarę spoko, nie? Za 5 lat znów kupowałeś za 3000 i jest w miarę spoko. Jak 5 lat temu kupiłeś za 3000, a teraz to teraz co kupisz? To samo, kurde. Dyski twarde nie tanieją prawie w ogóle. RAM nie tanieje. Karty graficzne nie tanieją. Procesory nie tanieją. Przecież ten mój procesor i5 to ja nie wiem, ile on już ma lat. No moja i7 ma też 3-4 lata i cena jest dalej ta sama co była, jak ją kupowałem. Nie, masakra. Nie mam po co kupować nowych komputerów. No dobra, roślinka jakaś, tak? No to wiesz co, może ja bym wziął jednak tego kukurydza, wypróbował. On wydaje mi się nie lada tutaj kozaczkiem. Portal tu jest z prawej strony, jakby co. Dobra, dwóch porobiłem już. Ty, no on mnie porobił, ten mały skrzat? No nie wierzę w to po prostu, jak on to zrobił? Czemu znów się bronimy? Ja nie wiem. Już tak, no teraz jesteśmy roślinkami, jesteśmy na mapie, która się broni. Teraz się roślinki bronią razem biegnie. Ciężko powiedzieć, jak to działa. Może to od mapy zależy, wiesz? Ale fajne jest to, że w tej części w końcu roślinki mają te... mają roślinki atakujące, a zombiaki mają działkę do postawienia. Co za skrzat? Kurde, o jest, udało mi się go trafić. Co za 1 HP go trafiłem? Gdzieś jakiś skok zrobiłem. Niestety. O, strasznie mały damage ma ten kukurydz. Wiesz co, jest... tam z prawej strony jest taki domek z taką wieżyczką, nie wiem czy widzisz, taki zameczek. Oni tam wiecznie stoją w tym tym. Czekaj, różę wezmę. Z prawej strony jest domek? Tak, tam jest taki zameczek i oni stoją zawsze w wieżach, wiesz? Tego zamku. Gry też drożeją. Wszystko to wam drożeje, nie? Oj, ale zginąłem. W ogóle wiesz, że jest ten... Dąbiak, żołnierz, który ma...
Nie wiem, czy różą. A może cytrynem jeszcze zobaczę, jak się cytrynem operuje. Co cytryn ma pod tym? Taki jakiś kulę ma taką. O. Oj, zginąłem chyba. No powiem wam, że cytrynem to ja nie umiem grać. O, ktoś mnie chyba podnosi. Ty, ja żyję czy nie, bo nie wiem. Co się ze mną dzieje? Ten pancerz się zużywał u tego? U cytryna? Czy dopiero jak do niego strzelałem, czy on na czas zjęła? Kurde, cytryn jest za gruby, żeby przejść przez dziurkę. A muza jest taka tragiczna. Słyszysz to? Przy tym, przy ogródku. Oj, ale mnie zabili. A nie jest, nie, ten dobry jest, cytryn jest niezły. Dlatego aż wywaliło chyba. Coś rzuciłem, coś strzeliłem, coś wybuchło, ale tak szczerze powiedziawszy nie wiem, co ta postać robi do końca. Oj, chyba nam przejęli, co? No niestety. W ogóle nie wiem, gdzie jest brodaty. Nie odzywa się. To ja się nie odzywam. Nie, no brodatego wywaliło pewnie z internetu, nie wstając życie, bo on ma taki internet najlepszy. Czy ja Martyna zacząć ćwiczyć? Nie, kurde, nie zacząć ćwiczyć. Muszę się wybrać. Co to za skrzat? Czy wiedziałeś, czy wiesz, że lava was used by the... Czy wiedziałeś, że lava była używana przez ten, przez... te chipmunki, czy jak oni się tam nazywają, po co to chipmunki są? Jakieś tam skrzaty, czy co? Ale nie wiem, do czego była używana, bo nie zdążyłem doczytać, bo zębie jaki kurde przyszły. Coś tam z ostrym jedzeniem, albo ostrym czymś ostrym. No niestety, zginąłem na śmierć. O, jak mi szybko podnoszą. Wam, że ładnie mnie tu cisną. Szczerze powiedziawszy, to jednak piszuter mi bardziej odpowiada.
O fuck, ale wbili. Dużo ich. Piotr, kurde. Poitr, a nie, to Piotr 99. Myślałem, że to Piotr nam zabił. Co się tu dzieje w ogóle? Masakra jaka. Ile tych zębiaków jest. Myśmy to obronili. Nie wiem, jak to się stało. By się fasole przydały. Tu ich dużo wbija, oni w ogóle jak coś są, koordynowani są. No nie mówcie mi, obroń Egipt. To ja bronię Egiptu. To jest niesamowite, ja bronię Egiptu. A, bo to był Chiny jakieś. A to jest Egipt. A co będzie później? Chyba koniec gry, co? Coś tam musi być. Dobra, jestem, wracam. I co, znów nie miałeś neta? Wiesz co? Kąt mi strzelił focha i stwierdził, że rozłączy się z internetem. Nigdy nie zrestartuję. Powiem ci, Bruno, jak ja miał taki internet jak ty, to bym w życiu nie został streamerem, wiesz? No. No i co? Gdzie są ci przeciwnicy? Bo się nie mogę doczekać walki. Patrzcie, starożytny pi-shooter. Tu ten shooter. Tu ten pi. Pita Hamon. Gwiezdne wrota tu w ogóle są. Chevron 5. Locked. Chevron 10. Locked. A, to w tamtą stronę jest gra. Dobra. Co oni robią? Nie ma w ogóle... 3 minuty minęło, gdzie są przeciwnicy? No nie wierzę, dobra, ale go też zabiłem. Tych nie ma na dole. Dobra. Do góry by się trzeba było dostać. Jakieś komando by trzeba było tam zrobić małe. Jest w ogóle stary błąd z tym wyłączaniem. Napis znajdujesz się i koniec.
Tak? Może tak być, wiesz. Co robią, jak się z tym cytrynem kulką, to co robią te jego umiejętności? Masz shielda, czyli z przodu masz więcej życia jakby. Możesz zamienić się w kulkę, chodzisz szybko, masz mniejszy... Mniej obrywasz, tak? No i pod trójką masz chyba jakieś tam działko jego, czy coś takiego specjalne. Każda postać ma osobne jakby takie działko. O, jakiś granat czy działko. Ty, znów tam przejęli? No nie wierzę w to po prostu. Słabo nam idzie coś, no ale ja jestem cytrynem agentem. Moim zdaniem mi idzie dobrze, no jestem 20 kili mam, tak? Nie, 15 to jest dobrze. Dobra, chyba mi dołączy. Na sam koniec się dołączy, ja będę kończył. To uratuje drużynę. Co, tutaj są dwie klasy postaci nowe, tak, na każdą stronę i chyba do każdej starej klasy postaci są trzy nowe, trzy albo cztery. Kurde, informacje. Co? Jak dwie klasy, o czym ty mówisz, jakie dwie klasy postaci? I trzy klasy postaci są nowe. No, masz trzy nowe i w każdej starej, czy na przykład w żołnierzu zombiaków, wiesz, są jakieś podklasy nowe. Czy to nie są też klasy, no to są takie rodzaje, no to ja tylko klasami żadnymi tam nie nazwał. Stary, mam bardzo fajny błąd Electronic Arts. Nie udało się dołączyć do drużyny, a zabrakło miejsc, by móc dołączyć po tej samej stronie, co twoja drużyna. Nie. Życie nie. Ha, że dołączyło mi po stronie zombiaków. No okej, okay. To czemu jest takim lagiem? Ja atakuję, tak? Coś mi pod plecy wbiło, co? A, skrzat. Dużo się różnią te podklasy, wiecie co? Niektóre się dużo różnią. W P-shooterze możecie mieć P-shootera, który ma tylko 5 strzałów w rewolwerze i strasznie dużo damage robi, a możecie mieć P-shootera, który wali jak z karabinu, nie? I to praktycznie zupełnie inna gra jest jednym i drugim. To chyba kamienny P-shooter jest, kamienny nie. Ten. Kamienny kaktus. Co no, w sensie. Chyba ten. Zombiak ma taką fajną klasę, że mały damage robi, ma chyba jeden strzał albo dwa, ale skanuje pole. Strzelasz i normalnie się przeciwnicy pojawiają. No nie wiem, ja tu wszędzie widzę przeciwników, wiesz? Szczerze powiedziawszy, nie wiem czy to jest dobre, bo połowa ekranu to są ikony przeciwników. Jak mnie w kozę zamienił koleś. Ale mnie w kozę zamienił. No nie wierzę. Te imigranty tylko pokochają. Kurde, rozwalił mnie kamehameha. Cześć, polecam grę Pressure. Na pewno ci się spodoba. Nadaje się na film dla dzieciaków. A na co to jest na Pressure? Pressure. Under Pressure. To nie Madonna śpiewała? Under Pressure. Czy to jak ta piosenka leciała? Tak mi się kojarzy, czy to możliwe. A może to było zupełnie inne słowa. Na przykład... No nie wiem. Co by w sumie podeszło? To ty cytryniaku? Nie, to ja, nie. Załatwili mnie cytryniaka, ja tam wpadłem z kulą.
No powiem ci, że jak na to, że gram cytryną, to nie idzie wam za dobrze. Macie 25 sekund, żeby to podbić. Mówisz? Ach! Co już na punkcie? Zabił mnie zarąbisty strzał. To? Zarąbisty strzał? No. Widzisz, tak to jest, jak zarąbisty strzały wchodzą do gry. A nie, dobra, dziarnisty strzał. Okej. No i koniec. Obronione, pan cytryn, moc! Kurde, moc cytryny. To jest to. Obronione przez rośliny. Dobra, broda, to ja będę kończył już, bo te roślinki to już godzinę już prawie trwają. 50 minut. Ale było warto przekonać się, że już nie ma tylko tego... Prawie różyczek nie ma. No, że już nie ma różyczek, jest spoko. Teraz można grać. Teraz można grać. No i nawet tam się ładnie uplasowałem gdzieś w czołówce. Czołóweczka. A co jeszcze jedną postać otworzy? Koniec roślinek.